wiem, czy... O, słuchajcie, to był najpiękniejszy obraz wspólnoty, nie? Że mogę liczyć na pomoc. Witam was, kochani, witam ciebie, droga siostro, drogi bracie. Dzisiaj padło na mnie podzielić się, z radością to robię, moim przeżywaniem właśnie wspólnoty, moim doświadczeniem wspólnoty. I tak myślałam, od czego zacząć. Zacznę od tego, że trafiłam do naszej wspólnoty Zacheusz w 2011 roku, także też już trochę tutaj jestem. Był wrzesień, wspaniały wieczór, kiedy razem z Beatką Grzęzińską, Beatko, akurat fajnie, że tutaj jesteś. I trafiłyśmy tutaj, bo też jedna z naszych koleżanek powiedziała o tej wspólnocie i jestem jej za to bardzo wdzięczna do dzisiaj. Kiedyś chodziła też tutaj na tą wspólnotę, ma na imię Tereska. I jej też ktoś o tym powiedział i dlatego tutaj też przyszłyśmy i mówiła w takim zachwycie o tej wspólnocie, że postanowiłyśmy z Beatką zobaczyć, sprawdzić na własne oczy, czy rzeczywiście jest tak cudownie. I muszę powiedzieć, że ten wieczór był taki niezapomniany, jest taki niezapomniany dla mnie, ten rok 2011, wrzesień, ponieważ kiedy tutaj przyszłyśmy z Beatką, to ja jeszcze nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam wcześniej. To było pierwsze takie moje bliskie spotkanie i takie namacalne spotkanie z żywym Jezusem. Wtedy trwała akurat też modlitwa uwielbienia i ja nigdy wcześniej nie uczestniczyłam w takiej modlitwie. I wtedy po raz pierwszy raz w życiu tak naprawdę bardzo mocno Pan Jezus poruszył moje serce. I od tego się to wszystko zaczęło, od tego wieczoru w 2011 roku. No i potem już zaczęłyśmy chodzić systematycznie, coraz bardziej tęskniłyśmy, w pracy tylko o tym rozmawiałyśmy, a że razem pracowałyśmy z Beatką, to było niesamowite. Żyłyśmy tym, Pan Jezus działał w moim sercu bardzo, przemieniał to serce, przemieniał tak naprawdę całe moje życie, też rodzinę, potem zachęcałam mojego męża. Potem zaczęliśmy chodzić też w miarę możliwości z naszym dzieckiem, jeszcze wtedy małym, teraz już dorosłym. I to był taki niesamowity czas. Te początki takiego zachwytu Jezusem, którego ja mogę doświadczać w taki mocny, konkretny sposób w moim życiu. Że Jezus naprawdę żyje, że jest zmartwychwstały i ja mogę tego doświadczać. I to był taki czas, kiedy czułam się taka oczarowana Jezusem. Kiedy taka zakochana w Nim byłam, mogę powiedzieć. I kiedy się budziłam, myślałam o Jezusie. Kiedy pracowałam, myślałam o Jezusie. Kiedy szłam spać, myślałam o Jezusie. Pokochałam Słowo Boże, bo tutaj to zobaczyłam. Tutaj zostało mi to dane, żeby przylgnąć do Jezusa jako do Słowa. Stało się bardzo ważne w moim życiu. Te wszystkie kursy, w których miałam możliwość uczestniczenia, wszystkie czuwania charyzmatyczne, właśnie te wieczory uwielbienia, eucharystie wspólnotowe. To był naprawdę taki bardzo bogaty, piękny czas dla mnie, takiego osobistego wzrostu w wierze i też takiej relacji do Jezusa. Więc to jest taka pierwsza, najważniejsza dla mnie, taki fundament życia tutaj, które otrzymałam we wspólnocie, życia z Jezusem, tej więzi, bo ona się zaczęła właśnie tutaj. Nigdy wcześniej nie odczuwałam, nie miałam doświadczenia tak bliskiej relacji z Jezusem, a ona się zaczęła tutaj w naszej wspólnocie Zacheusz. Za to jestem Panu Jezusowi bardzo wdzięczna. Druga rzecz, którą bym zaraz później wymieniła, to doświadczenie takiego żywego Kościoła. Ja, która zawsze do tej pory byłam tą osobą, która przychodziła na Eucharystię, czy nawet na jakieś nabożeństwa, nigdy nie widziałam wcześniej tylu osób świeckich, które by w ten sposób wyznawały swoją wiarę, dzieliły się swoją wiarą z innymi i też właśnie posługiwały. Więc to dla mnie było też niesamowite. Obserwować was, kochani, którzy też tu jesteście, wiele świadectw, konkretnych osób. Ja nigdy wcześniej nie słyszałam tak naprawdę takich świadectw
publicznie mówionych o przeżywaniu swojej wiary, bliskości z Jezusem. Po raz pierwszy się z tym zetknęłam tutaj w naszej wspólnocie i to było dla mnie bardzo cenne, bardzo ważne, dlatego że ta wiara, wasza wiara, kochani, wasze świadectwa, ona mnie niosła, rozpalała też moją wiarę, rozpalała moje serce, żeby jeszcze bardziej zbliżać się do Jezusa. I też podpatrywałam wtedy te wszystkie posługi. Zawsze sobie myślałyśmy z Beatką, że to jest niemożliwe, żeby kiedyś gdzieś stanąć, modlić się albo, nie daj Boże, głosić cokolwiek, jakąś konferencję albo dawać świadectwo. A potem przyszedł właśnie czas tych posług, kiedy też Pan Jezus pokazywał, że może takimi małymi kropkami, stopniowo, powolutku, gdzieś tam Pan Jezus popychał mnie do różnych posług. Tych posług było bardzo, bardzo dużo i bardzo różnych. Pamiętam, że pierwsza moja posługa i Beatki to była na czuwaniu charyzmatycznym tutaj u Franciszkanów, kiedy rozlewałyśmy w przerwie kawę i herbatę. Nie wiem, czy Beatka to pamięta, ale ja to pamiętam. I ja się bardzo z tego cieszyłam, bo z jednej strony to była taka prosta posługa, więc w miarę ją ogarniałam, a z drugiej strony ona mnie tak otworzyła właśnie na inne osoby, tak, które przychodziły, że można było porozmawiać, zagadnąć i bardzo miło to wspominam. I potem były kolejne te posługi na różnych właśnie czy kursach, czy tutaj w czwartki. I to był naprawdę taki czas, kiedy się dużo nauczyłam. Nauczyłam się przede wszystkim dzielić swoją wiarą. I Pan Jezus mi pokazał, że tak, że fundamentem jest ta relacja z Nim, moja osobista relacja z Panem Jezusem, z Bogiem. I to jest ten fundament, ale nie mogę się tylko na tym zatrzymywać, ponieważ nie mogę tylko w skrytości mojego serca przeżywać tej wiary, miłości do Jezusa i przyjmować tylko dla siebie tej Jego miłości, ale zrozumiałam wtedy, że właśnie mam się tą wiarą dzielić. I to zrozumiałam dopiero właśnie tutaj, we wspólnocie. Nigdy wcześniej nie dzieliłam się swoją wiarą. Wierzyłam w Boga, byłam zawsze osobą wierzącą, ale jakoś tak nigdy nie myślałam, że powinnam w ogóle to robić. I przez te wszystkie lata takiego wzrostu tutaj we wspólnocie uczyłam się tego stopniowo, żeby dzielić się w rodzinie najpierw, tutaj we wspólnocie, w tych miejscach, gdzie Pan Bóg gdzieś mnie stawia. Też stawia różne osoby na mojej drodze życia i nauczyłam się właśnie i wciąż się uczę, żeby dawać to świadectwo, że jestem osobą wierzącą i że Jezus jest w centrum mojego życia, że chcę, żeby tak było i że to dzielenie się tą wiarą to jest naprawdę bardzo ważne. I co jeszcze mogę powiedzieć, kochani, że też wiele przyjaźni, nowych osób, które tutaj poznałam, bardzo mi bliskich. Nie ma tutaj dzisiaj z nami Iwonki, przynajmniej jej nie widzę, ale Iwonko, jak nas słuchasz, to chcę ci powiedzieć, że twoja przyjaźń jest dla mnie bardzo cenna. I chciałabym, żebyś do nas tutaj też wróciła i jeśli nas słyszysz, to cię tu zapraszam. Amen. Kochani, wiele bliskich mi osób. Masieńka, Kalinka, Jolusia, słuchajcie, Basia, Marysia. Ja was wszystkich tutaj poznałam. Magdalenka, Daniel, słuchajcie, wszystkich musiałabym właściwie wymieniać. Jesteście mi bardzo drodzy. Od was się wszystkiego tutaj nauczyłam. Kiedy miałam trudniejsze dla mnie posługi, to bardzo mi pomagaliście i pamiętam to. Mam to w sercu. To jest dla mnie bardzo ważne. Było to dla mnie bardzo ważne, bo gdyby nie wy, nie dałabym rady. Myślę, że Ewcia też tutaj jako wiceliderka wie, o czym mówię, że bez pomocy innych osób we wspólnocie nie jesteśmy w stanie nic zdziałać. Samemu człowiek nic nie zrobi, dlatego ta wzajemna nasza pomoc, takie wzajemne wsparcie jest dla nas bardzo, bardzo cenne. Ja za to bardzo dziękuję Panu Jezusowi, że mi was dał, że ta wasza wiara, wasza uczynność, wasza życzliwość mnie niosła i wciąż niesie. I też chcę powiedzieć o tym, że Pan Jezus prowadząc mnie właśnie w takim też służeniu Kościołowi i drugiemu człowiekowi, w tym dzieleniu się wiarą, wierzę, że wlał do mojego serca też takie pragnienie, żeby pójść dalej.
No i tak zrodziła się taka chęć, takie właśnie rozeznanie we mnie, żeby też później podjąć pracę katechetyczną i też uczyłam się później dalej, podjęłam studia podyplomowe i zmieniłam całkowicie też życie zawodowe. I na dzień dzisiejszy właśnie uczę religii katolickiej, dzielę się tą wiarą również wśród dzieci, wśród młodzieży. Nie jest to łatwe, ale wierzę, że Pan Jezus też działa. Ufam, że działa też przeze mnie. Wiem, że jestem słaba, ale ufam Jemu i na Nim się opieram. I za te wszystkie lata tej naszej wzajemnego wsparcia, tego, co Jezus uczynił dla mnie w moim życiu, a tego jest naprawdę wiele. Mogłabym naprawdę tu stać długo i wymieniać te wszystkie piękne rzeczy, które uczynił dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego męża, dla naszego syna Michała, który też ma wielki sentyment tutaj do tej naszej wspólnoty i teraz on jest też takim motorem, chociaż jest studentem już, ale też nieraz właśnie dostrzega to, jak ważna jest wspólnota i mnie to cieszy, bo miał 7 lat wtedy, jak tutaj trafiliśmy. I naprawdę, kochani, co mogę powiedzieć, że wspólnota jest takim najpiękniejszym darem, który mogłam otrzymać w życiu, bo ona naprawdę przemieniła moje serce i całe moje życie. I za to chwała Panu.